Moi kochani, wiemy, że w okresie wakacji na jasnej górze jest bardzo otłoczno od pielgrzymów. Na różne uroczystości przez cały czas wakacji przybywa wiele pielgrzymek. My też tam chcemy być tradycyjnie na uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej 26 sierpnia. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam na kolejną 94. pieszą pielgrzymkę łódzką na Jasną Górę. Zapraszam na wszystkie pielgrzymki, które na tę uroczystość udadzą się z terenu naszej archidiecezji. Jest ich liczba 13. Zgierz, Ozorków, Pabianice, Bełchatów, Koluszki, Sulejów, Milejów. No nie da się może tak od razu wszystkich wymienić. W każdym bądź razie warto wziąć udział w w tych szczególnych rekolekcjach w drodze, na które też tak bardzo serdecznie zapraszał nas nasz ksiądz arcybiskup, który zresztą z nami będzie w tym roku po raz kolejny pielgrzymował, będzie w różnych grupach naszej archidiecezji wędrował na jasną górę. W tym roku w sposób szczególny naszą uwagę poświęcamy rodzinie, małżeństwom, idąc za głosem y, prac prowadzonych podczas kolejnego synodu naszej archidiecezji. Stąd hasło: Stworzycielu duchu, przyjdź. Pierwsze słowa hymnu do ducha świętego y, w czasie zawarcia sakramentu małżeństwa. Konferencje, wszystkie materiały. Yy, które będziemy rozważać w czasie drogi są w tym roku też bogatsze. Oprócz yy, samych materiałów do konferencji, przygotowaliśmy też świadectwa, przygotowaliśmy też yy, nagrania, yy, nauczania Ojca Świętego Franciszka dotyczące małżeństwa. Chcemy, żeby to nasze przeżywanie. Tych rekolekcji w drodze mogło jeszcze bardziej do nas dotrzeć. Każda pielgrzymka na pewno przyniesie jakieś swoje atrakcje. Taką atrakcją w tym roku będą też dla nas będzie też dla nas to, co spotkamy po drodze. Tak jak co roku zresztą, nowe remonty, nowe przeszkody, które pokazują, że tak naprawdę pielgrzymowi nic nie stanie stanąć na drodze tak, żeby nie mógł pójść dalej, żeby nie mógł dojść na jasną górę. Więc nie przerażajmy się tym, co słyszymy, co nawet widzimy jadąc do Częstochowy trasą pieszej pielgrzymki, bo to nie jest problem, to nie przeszkodzi nam w dotarciu na jasną górę. A w przyszłości będzie nam umożliwiać tylko lepsze korzystanie z miejsc, w których się zatrzymujemy. Tak jak na przykład w tym roku w Łękawie zobaczymy, że w zeszłym roku jeszcze fałdy gruzu i ziemi, a w tym roku piękne miejsca byśmy mogli odpocząć, byśmy mogli skorzystać w czasie noclegu z gościnności, akurat w tamtym miejscu. Jeśli powiedziałem o rodzinie jako temacie tegorocznej pielgrzymki, to też małżeństwa, które przeżywają powiedzmy okrągłe rocznice zawarcia sakramentów małżeństwa, czyli od 5 przez 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. 50. rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa mogą oczekiwać na zapisach zniżki. Zniżka też jest przy zapisach, jak co roku, dla osób bezrobotnych. Zapisy codziennie od 10 do 12 i od 17 do 20, oprócz dwóch dni, niedzieli 18 sierpnia i uroczystości 15 sierpnia. Sierpnia. Z łodzi wyruszamy 21 sierpnia. Najpierw Eucharystia w Kościele Matki Boskiej i Zwycięskiej, już 6 rano, tam będziemy mogli zdać bagaże i pomszy po kolei, może nie do końca po kolei, bo w tym roku jako pierwsza grupa wyruszy, grupa czwarta będziemy wstępować na pielgrzymi szlak. Bardzo serdecznie zapraszam. I cieszę się już z tego powodu, że będziemy mogli wspólnie po raz kolejny, i mam nadzieję, że z dużą grupą pielgrzymów, którzy po raz pierwszy wyruszą na Jasną Górę, cieszę się, że będziemy mogli razem te rekolekcje w drodze przeżywać i te rekolekcje świętować i dziękować za nie Panu Bogu przez ręce naszej mamy na Jasnej Górze. Szczęść Boże!